Katarzyna Ciepielewska, witam Państwa. Dzisiaj wczesnym rankiem pogoda wcale nie zapowiadała się tak kolorowo. Na wschodzie, w centrum i na południu mieliśmy bardzo gęste mgły, ograniczające widzialność poniżej 100 metrów. Przy lekkim mrozie mgły lokalnie osadzały szać, więc warunki na drogach były bardzo trudne. Ale później, po ustąpieniu mgieł, słońca w całym kraju nie brakowało, a i temperatura była przyjemna jak na schyłek października, bo rzędu 10-15 stopni. Tej nocy ponownie mgły osadzające szać na południowym wschodzie, bo tutaj dwustopniowy mróz, około zera w centrum. Tutaj też będzie bardzo ślisko na drogach. Najlepsza sytuacja na północnym zachodzie. Tutaj 3 stopnie powyżej zera i mgły już nie tak gęste jak na wschodzie i na południu naszego kraju. A jutro po ustąpieniu mgieł bardzo dużo słońca w całym kraju. Na termometrach od 8 do 15 stopni. Tylko na zachodzie i na północy będzie silniejszy, wiał silniejszy wiatr. Sprawdźmy teraz, przenieśmy się na wybrzeże. Tutaj wiatr jutro w porywach do 50 km na godzinę. W północno-wschodniej Polsce rano miejscami niewielki mróz. I taka sytuacja z porannymi mgłami, z przymrozkami przy gruncie kilka stopni mniej niż w klatce meteorologicznej, czyli na wysokości 2 metrów. No ale w dzień cały czas słonecznie i z przyjemną temperaturą. Taka pogoda utrzyma się do końca tygodnia. Do zobaczenia.